Gyoza no Manchu. Tak się nazywa miejsce. Coś mi ugryzło w ogóle, przepraszam. Gyoza no Manchu. Jeżeli chodzi o to miejsce, jest jedno z najlepszych miejsc, które jadłem w Gyozę. No po prostu jest cudowne, niesamowite, bardzo dobre. No i przede wszystkim bardzo, bardzo tanie. Zaraz będziemy przechodzić przez menu, ale na przykład 6 tak, pierożków Gyoza kosztuje 330 jenów, co jest niesamowitą sprawą. Tak samo jak to jest jeszcze 2, 4, 6, 8, 14 kosztuje 800 jenów, czyli płacicie 80 jenów za gyozy, czy coś takiego. Zaraz to jeszcze będziemy dokładnie oglądać, ale jest to jedno z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o jedzenie gyozy. Tak wygląda oczywiście menu. Poza tym, że jeszcze mamy iPada, z którego możemy zamówić, no to jak widzicie, to co mówiłem, jest tutaj 300 jenów za 6 pierożków. Możecie też domówić jakiś ryż i tak dalej. Macie również rameny, różnego innego rodzaju jedzenia. Ale myślę, że w takim miejscu najlepiej by było się oczywiście zaopatrzyć w gyozę. Tak samo jak gyoza, również musicie zamówić piwo, tak? Tak? Posłuchajcie, jak jecie gyozę, to musicie mieć piwo, dobra? To są jakby dwa sety, tak? Także to tak samo jak, nie wiem, no, pić wódkę, ciepłą wódkę, tak? Ona musi być zawsze zimna. Tak samo, jeżeli jecie gyozę, to musicie mieć piwo, jasne? To jest zasada w Japonii. No oczywiście nie, ale polecam niesamowicie. To się po prostu z tym kojarzy, tak? Jak już się jest w Japonii, to po prostu z tym się już kojarzy, że jak się je gyozę, to się pije piwo. Jeszcze jest ze mną Mikaze, która się znowu kryje, no, ale jest zajęta, bo pisze maila do senseja. Jeszcze zanim zaczniemy jeść wszystko, pogadajmy o tym, czym jest gyoza. Gyoza, najbliżej to by było do naszych pierogów, które są oczywiście lepsze niż gyoza, według mojej opinii. A to gyoza jakby to też jest właśnie rodzaju pierożka, który ma nadzieję, ma w środku kapustę, mięsko i dużo, dużo czosnku. One są jeszcze smażone na patelni, dzięki czemu są krótkie i dobre, tak? Tak samo jak sobie posmażycie pierogi na patelni, też są, według mnie, w mojej opinii, są o wiele lepsze niż normalne. Tak samo się dzieje z gyozą. Także to miejsce jest praktycznie tylko i wyłącznie z gyozą. Także mam nadzieję, wiem, że będzie bardzo dobrze. Miejsce nazywa się Mijang, Gyoza Manchu. Tak, Gyoza Manchu. Manchu to jest, chodzi o miejsce w Chinach, podobno, tak mówi Mikaze. Także my tutaj zaraz będziemy prawdopodobnie, nie jest pewna, ja też nie. Musimy tutaj zjeść. Także zaraz będziemy tutaj wybierać i wam powiem odnośnie ceny, do tego zapłaciliśmy. Ja oczywiście zabiorę sobie za 800 jenów zestaw. Jest 12 gyozy z ryżem, z zupą i z czymś jeszcze, czego nie jestem pewien. Czyli to 800 jenów. Poprzedni zestaw Mikaze. Mikaze jest za 550 jenów. Jest to niesamowicie tania sprawa. Tutaj szóstki są, 6 jest za 330. I tak samo jedno tutaj, 3 są za 220 jenów, także bardzo, bardzo tania sprawa. W ogóle przy jedzeniu gyozy są jeszcze ważne bardzo sprawy. Są, trzeba sobie zrobić samemu sosik. Także na pewno zaraz wam pokażę, jak to się robi. Zobaczcie na to piękno. No, piękno. Mikaza mówi, że wyglądam jak Luka Doncic. Nie. Thank you.
Nie wygląda miał luga do dosyć. Dobrze, teraz wam pokażę, jak zrobić sos. Mikasa wam pokażę. A więc robimy sos. Sos sojowy. Proszę, mincian, to co? Raju. Vinegar. Mix. Aż zaraz robimy sosik, wymieszamy i czas jeść. Doza tak wygląda. No nasze pierożki, można by powiedzieć. Maczamy troszkę tutaj. No i teraz trzeba zjeść. Niesamowicie dobre. Wow, naprawdę cudowne. Wszystko zjedzone. Nie ma nic. Omikaze też. Proszę. Było to bardzo, ale to bardzo dobre. Wow, naprawdę. Za tą cenę zapłaciłem, no ile? 800 jenów plus tam piwo za 400, coś, 200 jenów. A pojadłem na cały dzień praktycznie. Także no, bardzo, bardzo dobra sprawa. Także? A nie, także. A, tak. Więc, super sprawa. Naprawdę. W Japonii jest dużo sklepów, które robią jakby jeden rodzaj jedzenia, które jakby specjalizują się w czymś. Tak samo Gyoza Manshu jest jednym z takich miejsc właśnie, gdzie mówią, że no po prostu gyoza jest ich głównym produktem i myślę, że warto odwiedzić takie miejsca, które robią jedną rzecz. Tak samo macie ramen, sklep z ramenem, prawda, może mieć jeszcze jakiś tam ryż, coś takiego. No ale głównym mimo wszystko jedzeniem jest ramen i wydaje mi się, że lepiej iść do takiego miejsca, które robi jedną rzecz, a dobrze niż iść do miejsca, które robi wszystko, a tak sobie. Chociaż jedno i drugie nie jest wcale złe. Podsumowując, menu najtańsza opcja, tam 5 pierożków, 6 pierożków gyoza, tam 550 jenów, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie, sobie zerknę. Nie, przepraszam, 330 jenów. 550 jenów za set, który miała mikazę, którym na spokojnie sobie pojecie. Także 550 jenów za coś takiego, wydaje mi się, to bardzo dobry deal. Jeszcze nie wiem, ile zapłacimy, ponieważ musimy sobie kliknąć, że chcemy zapłacić. Ale tutaj jest jeszcze fajna taka sprawa, że macie na stoliku, macie taki kuponik, który wam mówi, jak macie zrobić sobie właśnie rachunek. Także później z tyłu jest kod QR, który trzeba sobie po prostu zeskanować i zapłacić. Ja tutaj będę kończył, także dziękuję bardzo za oglądanie tego kolejnego odcinka z kolejnej sieciówki w Japonii. Mam nadzieję, że wam się podobało, także mam nadzieję, że zobaczę was w kolejnym. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, pa pa!